końcówki. Dobra, panowie i panie, słyszycie mnie czy nie? Tak, a jak myślisz? Tak. Bo ja słucham tylko muzyki. Czekam jeszcze na parę chwil, bo z końcem Europy zamykam. Jak będzie spadać, to zamkniesz za środę dopiero. No, mi już wystarczy. Nie ma share'a na Zoomie, Rafał? Jakaś nuklearna. Nie mam, bo mnie wywaliliście z własnego Zooma, za którego płacę. Longi kupuję, patrz. No to Rafał wyciągnie cały rynek kaszowanki. Zamyka. Ja wam powiem, jak zamykał, to świeczka mi się pojawiła. No, zamykam właśnie wszystkie. A dlaczego mówiłem, że nie będę zamykał? Bo kurde, byście kopiowali, byście mi jeszcze rynek pociągnęli. Dziękuję bardzo. Za duże zasięgi. Zostawiłem jeszcze Ethereum i Lunę. Tamte sobie już pozamykałem. I dokładam do shorta na Lunę cały zysk. Nie, nie. Jeszcze pamiętajcie, że mam w marginie, tak? Bo tutaj będę się tak pozbywał. Tu mam w marginie jeszcze to, ale margin jest o tyle fajniejszy, że tam mam mniejsze koszty, więc pozbyłem się futuresu, które mają duże koszty i wszystkich takich tych szerokiego rynku. Także na Monero zarobiłem, na którym nie dawali mi szans, że zarobię, na Atomie. No to ładnie, 20 dni obserwowałem, kurczę, Rafała, odszedłem teraz na 20 minut, wracam, już ordery są pozamykane. Czekałem na to 20 dni, przegapiłem. 4 kwietnia, więc trochę dłużej, ale tam po części też... Na YouTube sobie, cofnij sobie. No ja zobaczę, ale po prostu chciałem to na żywo, kurczę, zobaczyć. Jeszcze weź ten... Jeszcze pamiętajcie, że danina solidarnościowa 4% w tym roku też zapłaciłem. Ale będzie ponad 100 baniek. Rafał, 40 baniek. Gratulacje wielkie. Powiem ci, że też troszkę się nauczyłem przy tobie, jeżeli chodzi o psychikę, bo no też sobie tego potraktowałem troszkę eksperymentalnie, tego shorta, bo siedziałem z nim razem z tobą, więc gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Lunę jeszcze trzymam chwilę. Chcę zobaczyć, co się stanie do 17.30. Potem będę zamykał spota. Bo widzę, że... Bo teraz przetestowałem moje pozycje, co zrobił na rynku i powiem wam, że jest duża podaż. Czyli moje pozycje weszły w to jak w masło. Nie? To nie jest dużo, ale przy takim sypaniu widzę, że jest ok. A, uważam, że może nawet dalej bardziej spadać. Nie? Futuresy muszę pozamykać, bo one mnie dużo kosztują. Nie? Dobra. Ethereum pozamykane, została mi Luna i teraz zostały mi jeszcze te rzeczy związane. Czekajcie, mam tutaj jeszcze to. To Luna do 13 dolarów może. Najbliższy, najlepszy pomysł to chyba Niemcy, nie? A 12 miesięcy trzeba otrzymać. Albo Portugalia. No, tylko że do Portugalii musisz siedzieć w Portugalii, a w Niemczech może się to szybko, łatwo ogarnąć. Jest o, tak, jak to... blisko granicy, to... Tu jeszcze mam pozycję na tym, na marginie, bo tu są pożyczone akcje z marginu. No i to dłużej trzymałem, nie? I to są te pozycje, które tutaj widzicie, nie? Mam te RX-a jeszcze, Bitcoina, zobaczcie, gdzie Bitcoina brałem. No to nie, czekajcie, to nie widać. Widać u was? Widać. Dobra. Kurde, wywalcie go, please. Wszedł, no. Polecam już do poczekalni, ten Michał W. nie wpuszczajcie go w poczekalni. Dobra, w kimble nadawał. Później się ludzie skarżą, że ich wywalają, nie? Dobra, tu jest... Pamiętajcie, co zakładałem, nie? Zakładałem tutaj, kiedy shortowałem, mówiłem o tym, że dołki roczne są w grze. No i są rozegrane dołki roczne. Mówiłem też ważną rzecz, możecie cofnąć sobie do pierwszych, że Luna będzie papierkiem lakmusowym tej... Czy nie Luna, tylko, co ja gadam, Solana. Gdzie ta Solana, to gówno turbo, gdzie to jest... Że Solana dla mnie wygląda jak taki papierek lakmusowy tych spadków. I mamy, osiągnęliśmy minima roczne. No i dla mnie jest już endgame taki dosyć. Ada też. Wszystkie shorty zrobione. Także dołki roczne są. Myślę, że może się jeszcze dzisiaj zwalić. Lunę podtrzymam trochę dłużej. Ale już mam wszystkie futuresy wykasowane, więc to, co chciałem, osiągnąłem. Teraz czekam na Lunę. Luna powinna się trochę bardziej zwalić. No i margina jeszcze trzymam, nie? No. Luna do 40 powinna dojść. Spokojnie jeszcze. Także zobaczcie, na tym koncie zrobiłem, bo tutaj wpłaciłem $1 000 000. Z kawałkiem. Czekajcie, gdzie tu jest wallet. A, nie mam tu zysku. A, nie wiem, gdzie to jest. Statystyki są. Walić. Co z tym TRX-em robisz? Trzymam jeszcze, wiesz, bo on jeszcze pójdzie. Dobra, teraz czekam jeszcze z Luną. Ale mam tak, to co chciałem, czyli margin zachowuję jeszcze, bo on jest niskokosztowy. I Lunę zostawiam, nie? Jeszcze. Bo uważam, że tutaj może być do 50, czyli $8 razy 50 tysięcy jeszcze mogę wyciągnąć z tego, nie? Ale ogólnie po zsumowaniu
No tu mam 7 milionów dolarów. Na tym, na marginie mam 6 milionów dolarów, więc tutaj jest razem 13 milionów dolarów, a zaczynałem, żebyście wiedzieli, z 2 milionami dolarów. Także mamy razy 5 od stycznia. Graf tego nie lubi. No, jeśli ktoś mi powie, że to jest hazard, to powiem, dobra, to zrób to. Ale musisz to w Excelu pokazać. No w Excelu, no tak, bo inaczej inwestory nie rozumieją. A jak byś się odniósł do tych shortów na indeksach rok temu? Bo wtedy byś powiedział, że to hazard, czy nie? Nie, to było, robiłem dokładnie to samo, co teraz, nie? Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Tylko pytanie, wiesz, moja gra się na dużą zmienność nadaje. I też mówiłem wtedy, możecie cofnąć, na Facebooku to jeszcze jest, że na koniec roku będzie duża zmienność i wtedy mnie zobaczycie i wrócę, nie? Z 10 milionami i tak dalej. Ale oczywiście ludzie nie wierzyli w to, bo to jest taki czas, kiedy się zarabia. I mam już to skasowane, czekam na... Tu, Lunę chcę jeszcze podtrzymać i margin, tak? I na marginie... Laga leci w dół na Bitcoinie. Rafała tak w głębi duszy myśli, że do ilu Bitcoin może spaść? Myślę, że tam poniżej 300 tysięcy nawet dzisiaj. A tak myślisz 22, 25 czy bardziej 27,5? Tak? Nie mam pojęcia, ja nie patrzę. Cały czas jest gra spadkowa, nie? I zobaczcie, że moje pozycje weszły jak w masło, więc w sumie mam informacje, mogę trzymać resztę jeszcze trochę. Czekaj, Rafał, ty powiedziałeś dzisiaj? Tak. Poniżej 30? Tak. Tutaj otworzyłem pozycję krótką po przebiciu tego dna. Czekam jeszcze na Lunę, bo uważam, że tam będzie zwała. Reszta już mnie zadowala, nie chcę ryzykować, bo jest jakby taki sentyment maksymalny, nie? A margin mnie dużo nie kosztuje, bo kosztuje mi tylko 0,1% utrzymanie pozycji, a w perpetualach jednak tutaj dużo więcej na tym wychyleniu kosztuje, więc nie chcę tego ogarniać. Ale zaraz zobaczycie lagę, nie? Mam jeszcze w grze, tak jak tutaj widzicie, 150 seli na Bitcoinie, 1500 Ethereum, XRP 500 tysięcy. No najważniejsze dwie pozycje, 150 Bitcoinów, 1500 ETH, no i ta Luna, nie? Razem mam 9 milionów i tutaj, ile tutaj jest? Czyli moja pozycja teraz jest na poziomie 17 milionów, a nie, market value 3 miliony, 9, nie, 12-13 milionów, nie? Dolarów, taka wartość pozycji. I co, jak się czujesz z tym po zamknięciu? Nic, normalnie, już bardziej inteligentny jestem, wiecie, bo tak... Musiałem się odchamić i schamić bardziej, żeby nie docierało do mnie to, co do mnie mówicie często. I żebym się, to jakby to nie jest nic ofensywnego w stosunku do was, ale wiecie, pytania typu, czy odbiję, czy nie odbiję. No ja zrealizowałem swój plan. 10 milionów dolarów, tak? Druga rzecz, dołki roczne jest zrealizowane. Reszta teraz, co będę grał, to premia. I zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Uważam, że... Po drugie, czy jesteś już na swoim ATH? ATH, tak, już dawno. Ale to jest moja największa, największy setup, bo trzeba pamiętać, że to jest jeden setup. Granie szerokiego rynku to jest dla mnie jak indeks, czyli granie... Kuźwa, wywalić go. Ja pierdzielę. Dobra. Granie szerokiego rynku... Widzieliście, co Monero robiło, nie? Takich rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć, że na przykład jeden walor się odklei od innych, nie? No, dobra, tą Lunę jeszcze podtrzymam, ale chyba margina zaraz zacznę wywalać też. Dzięki. A i co tam właśnie, te wszyscy hejt... Bo też już mogę na spokojnie z wami gadać. Już wyluzowałem, nie muszę triggerować. Mówiłem, że byłem chamski, żeby odrzucić od siebie wszystkie jakieś głupoty, które mi ludzie pchali do głowy. Tak to działa. A co, wtedy kolejny arcik? Już coś planujesz? Czy we wrześniu będzie, nie? A teraz skupię się trochę na Big Shorbetsach, bo muszę podowozić parę rzeczy. NFT-ki zrobić, już dla fanu. I jechać z koksem, nie? Skoro Małusz już wylądował, to bym się zapytał, a co jakbyś poleciał trochę dalej? Nie żałujesz? Nie, ja nie mam. Że już za wcześnie wylądowałeś? Nie mam czegoś takiego. Uważam, że spadnie, ale już mam poza mykami. Odnośnie jeszcze BigShorbet twojego, to jest spora korelacja, to powiem, tam twoje zyski, a kurs bardzo duża. Pamiętajcie, że tą Lunę to jest 1 700 000 dolarów i 800 tysięcy z wcześniejszych shortów na Lunie. Przeznaczam na to, że będę zabezpieczał projekt.
bo ja mam taki plan, żeby dowozić co roku 100%. Tak jak powiedziałem wam, kiedyś książka będzie kosztowała 10 tysięcy złotych, nie? Dla mnie to jest ważniejsze niż kasa. Książka moja kosztuje 10 kaflit, po 30 ktoś ją kupuje. Jak będzie 100 tysięcy kosztowała, to będę mógł powiedzieć, moja książka jako autora jest najdroższą i każdy na niej zarobił. I to jest mój cel. To jest lepsze niż pieniądze, bo pieniądze można zawsze zarobić. Ale przejść do historii jako gościu, który na live rozegrał cały od początku, jeszcze z wszystkim się napierdalał, to jest ciężkie do osiągnięcia i tego nie kupisz za żadne pieniądze. To musisz zrobić. Nagrało się, mam 4000 świadków, 4500, mam was jako świadków. I proszę was tylko jedno, jak ktoś będzie mówił za rok, za dwa, za trzy lata, Zaorski tego nie zrobił, bo teraz często jest tak, że ludzie, którzy w 2015 roku byli, jak robiłem ze 100 tysięcy, z 30 tysięcy milion, jak robiłem w 2020 ze 100 tysięcy w ciągu 6 dni 1 300 000 na małej dźwigni, to mówią potem, po roku zapominają. To weźcie mnie, brońcie, bo byliście świadkami, po to jesteście kurde świadkami tego, że prosta rzecz. Zrobił to, zrobił to. Nic więcej. Mamy... Nie, no, nie, wszyscy pamiętają, tylko się raczej czepiają tego, że grasz bardziej na intuicję niż na, wiesz, jakieś takie ludzkie rzeczy, typu na przykład... Analiza techniczna, tak? Bo to jest kurde... Nie, relax. No, mówię bardziej o fundamentach na przykład w sprawie tych indeksów. A na co ja gram w tamtym roku? Mówiłem, jaka jest moja gra, uważałem, tak? Nie? Z drugiej strony też obstawiałem dużo mniej. Pamiętaj o tym, że jak nie mam racji, to obstawiam dużo mniej. I teraz tak, skończy się ten run, na rachunku będę miał ponad 100 baniek, bo tyle ugrałem od mojego bankructwa. Druga rzecz, zacznę grać milionem i 100 tysiącami, można dźwigni nawet 1500 dla zabawy i przez rok będziecie widzieć, jak się będę kręcił jak gówno w przeręblu, nie? A hajs będzie sobie leżał zainwestowany w różne rzeczy, nie? I znowu ktoś będzie mówił, Rafał, nie do niczego się nadajesz, bo straciłeś 25 tysięcy na dźwigni 1500, bo się bawiłem. A ja lubię to, lubię czuć rynek, lubię różne rzeczy rozgrywać, więc tak to działa. I teraz tłumaczyłem, jak działa to u mnie, jak działają u mnie pozycje, że w momencie, kiedy mam rację, zwiększam pozycję. Kiedy nie mam racji, gram małymi i mogę procentowo stracić dużo więcej od was, a kwotowo będę bardziej zarobiony, nie? Dziwnie, działa, a skoro coś jest głupie według was, a działa, to chyba nie jest takie głupie, nie? A to jest moja metoda, moje patenty na to, jak zarabiać na rynku. Pokazuję to od 2015 roku. Nie wziąłem za to ani jednej złotówki. Nigdy nie wziąłem za moje wykłady. Tępię szkoleniowców i wszystkich farmazoniarzy. Najlepiej triggeruję ich po to, żeby rozgrywać. Dlatego jestem taki chamski i piszę na Twitterze takie głupoty. Myślicie, że jestem gimbazą i tak dalej. Ale jak przebić się przez ich marketing, w którym... Kto tam szeleści? Wywalam. Do ciebie, Rafał. Nie, u mnie nie. Jak przebić się przez marketing szkoleniowców, którzy mają pieniądze na to od was, na to, żeby się reklamować i udawać, jakimi są pseudokozakami? No trzeba triggerować i mówić wprost. Ja od 2015 roku wyzywam tych wszystkich śmiałków na to, żeby coś na live pokazali. A jedyne, co potrafią, to w Excelu jakieś tam swoje pierdy, nie? I oczywiście hajs. Tu szkolonko, tu ekspert poziom i tak dalej, nie? To nie ma nic wspólnego z tradingiem. I mi to osobiście obraża takich ludzi, których szanuję, jak Livermore, Baruch, Kini, De La Vega, którzy spędzili na rynku mnóstwo czasu i karmili się tym rynkiem, a nie ludźmi, nie? Bo ludzi bardzo łatwo oszukać. Wyobraźcie sobie, jakbym teraz odpalił szkolenia, to każdy z was by chciał, żebym go przeszkolił. A prawda jest taka, że gówno bym was przeszkolił, bo znam się na edukacji, pracowałem w edukacji wiele czasu, to jest gra konkurencyjna. To nie są powtarzalne reguły, których nauczysz się na pamięć i dzięki temu będziesz zarabiał. Musisz, jeśli chcesz grać dobrze w piłkę, to musisz grać w piłkę. Jeśli chcesz grać dobrze w szachy, musisz rozegrać w szachy bardzo dużo meczy, nie? Zgadzacie się chyba ze mną, nie? Także... To już się może przełączyć z tego dema. No, z tego dema. Tak. Oni niedługo z dema będą jeszcze pieniądze wypłacać. To do obrony twojej osoby to nawet nie trzeba czekać, bo już nawet teraz gdzieś, jak wcześniej, jak się gdzieś spotykałem nawet po arcie z ludźmi, przypytali, co ja robiłem w Warszawie, to mówili, że to naciągacz. I właśnie takie, że hazardzista, że tylko po to, żeby naciągnąć z ludzi pieniądze, żeby coś zagrali. I ludzie i tak będą gadać, mimo że coś im pokazujesz nawet na żywo. Twoje pozycje to i tak będą gadać, więc... Ale to i tak trzeba śmiało mówić, jak jest. Tylko pytanie, wiesz, nie ma żadnego poszkodowanego, którego bym naciągnął, bo nikogo nie naciągnąłem. To jest takie gadanie szkoleniowców, którzy uważają, że skoro ktoś robi po prostu coś dla... zapamiętania, bo uważam, że kasę mogę zarobić zawsze, ale to rekordy, które biję, nie. Dla mnie to jest taki sport jak himalajistyka. Idę na Mount Everest, chcę, żebyście byli świadkami, zdobyłem tą górę, zdobyłem i tyle. I to jest moja góra i dziękuję, nie? I nic więcej mnie nie interesuje. A tyle w temacie, nie?
Pieniądze pieniędzmi, ale fajnie, że mamy takiego przewodnika stada w Polsce, bo ja na przykład w Niemczech mieszkam i w Niemczech szukałem takiej grupy, żeby, że tak powiem, z kolegami po fachu pogadać po niemiecku, zobaczyć jak to jest. I po prostu nie ma w Niemczech żadnej takiej grupy tematycznej, gdzie można w tym temacie pogadać. A my tutaj w Polsce jednak się zrzeszamy, no jakby nie patrzeć pod Rafałem Zaolskim tutaj. Nie, bez takich. Jest duże. Bez takich, z tego co pamiętasz, sprawdzaliśmy kiedyś tam wielkości takich... O panowie, jeden punkcik dzieli nas od 4000 historycznych punktów na SP500. Zobaczymy, albo lawinka, albo zawrotka. Dawcie, a takie pytanie jest. To jest kwestia największej grupy w Europie nawet. A zrobiłbyś mi też z 30-50 tysięcy bańkę? Pierdol się. Bo ja sam nie umiem. Słyszałeś to? Pierdol się. Sam sobie zrób. Stary, co ty w ogóle za teksty? Takie szkoleniowe, nie wiem. Ja nie biorę zarządzanie pieniędzy i nie robię takich rzeczy. Właśnie, Rafał, może otwórz fundusz i będziesz naszymi pieniędzmi grał. Ale po co? Ja nie mam co robić ze swoim pieniędzmi. Jeszcze od was będę brał. Nie wiem na co. Rafał ma nadpłynność u siebie. Nie wiem na co. Nie wiem na co. Nie wiem na co tu wydawać nawet. Że jak zarobione, to zaraz zarządza. Jak jest pierdol, to hazardzista i nie wiesz, no skill i się nie nadaje do niczego. Słaby żart. A schroniska dla zwierząt. Słuchaj, to przed chwilą mówiłem właśnie, że i tak już gdzieś się spotykałem z takimi rzeczami. To było tak pół żartu, pół serio powiedziane, więc rozumiem, że Rafał się mógł oburzyć, bo ogólnym w tym całym świecie, ale... Było pół żartem, pół serio, tylko to było 100% głupotą. Pół żartem, pół serio, to spójrzcie sobie, co się dzieje na tym, co teraz. Dawaj kolejny przystanek, jest 32. Pół żartem, pół serio, udało mi się wejść na shorta na dźwigni 200. Dobra, perfekcyjnie. Luna jeszcze podtrzymał. Rafał, bo ty mówiłeś kilka dni temu o stable'u. Powiedziałeś, że jak już zamkniesz wszystkie pozycje, to tam trochę nam coś zdradzisz. Raczej nie dzisiaj? Nie, stable'a robimy, nie? Ale już jest nawet strona odpalona, wszystko jest gotowe. A te zamknięte dzisiaj pozycje, to w sumie i tak chyba już rekord jest, prawda, Rafał? Tak, dobra, panowie, to jest mój rokier, no bo ile mam tutaj? No, 40 parę baniek będzie. Dobra, przechodzę teraz po kolei na zamykanie pozycji. Zaczynamy od TRX-a, zostawię EOS-a. Kurde, EOS, a 17 tysięcy, dobra. Dobra. Dobra, mam EOS-a i teraz patrzcie, będę sobie tutaj wychodził z tego po kolei. Ja to nagrywam teraz, żeby to się nagrało, no, żebyś potem, ja żaden Norweg, Szwajcar czy inny Patafian nie mówił mi, że tego nie było. Oczywiście będą mnie triggerować potem za rok, że się na niczym nie znam, ale... Ale na kompie u siebie sobie nagrywasz, a nie ja. Zgraj sobie właśnie z YouTube'a ten odcinek, bo ja się skasuję kanał. Nagrywam na kompie i nagrywam na YouTube'ie, nie? A to spoko. Dobra, zamykamy EOS-a, zaczynamy od tego, nie? Pa. O. Patrzcie, jak ładnie, kurde, tego ESO zamykam, to prawie na dnie. Manual. Rafał, bo mówiłeś, że nie masz sobie z kasą i kiedyś opowiadałeś o tym, że tłumaczysz książki, a nie myślałeś może o tym, żeby przetłumaczyć na przykład którąś z książek tych właśnie spekulantów z angielskiego na polski i nagrać audiobooka? Nie no, robimy to przecież. Jest na PDF-ie za darmo są książki, które tłumaczy, finansuje tłumaczenie, ale one są takie, ja nie mogę tłumaczyć książki, które są, mają prawa jakieś. Więc tłumaczymy te, które nie mają już praw i więc możemy z tłumaczeniem robić co chcemy. Możemy rozdać to za darmo wszystkim, nie? No tak, tak. Tylko, że czy nie myślałeś, żeby audiobooka zrobić do tego? Co jeszcze chcesz? Nie wiem, żebym ci wyśpiewał to? A nie, po prostu się pytam, czy o tym... Mógłbyś jakbym... Striptease! Znaczy, powiem ci tak, to zróbmy tak. Jest PDF z Afriko, zrób coś dla społeczności, weź tego PDF-a, przeczytaj. I nagraj jako audiobook. Myślę, że mój Łyżeczek będzie czytał. Bardzo taki. O właśnie, Łyżeczek jest dobry do czytania. Łyżeczka, kupiłem mu kratę browaru, ja mu wyślę do Stanów. Albo master będzie czytać. Dobra, zobaczcie, EOS już jest zamknięty. Jest to story. O, mamy EOS-a pozamykanego. Pach, następne jest co? Luna nie, a to ma... Doge'a pozamykamy. Przeszkadzacie. Dobra. Już naciska przez przypadek. Słuchajcie, to może spać dalej, nie? Ale ja miałem tak rozegrać minima roczne. Są rozegrane. Zamykam Dodge'a. Zobaczcie, w takim długim terminie fajnie można zamknąć. Się nie liczy zbytnimi kosztami. Czy się zamknie idealnie, czy nie. Ma się w dupie. Ja mam pytanie. Czy masz plan kupować na tej panice? W sensie, jak już zleci naprawdę do skrajnych poziomów, nie? Nie. Typu... A, dobra. Nie chcę, już się nakupowałem.
A w ogóle ile cię kosztowało utrzymanie tej wszystkiej pozycji przez ten cały czas? W sumie? Z 500 tysięcy dolarów. Okej. Wrzucę statementy jak coś, jak jeszcze ktoś będzie miał ból dupy, że czegoś nie zrobiłem, albo że to jest demo czy coś. No i będę zapraszam wszystkich z ospekulacji na imprezę na złotą, którzy mają książkę, będę mintował do tego NFT-ka, może na tym jeszcze sobie zarobicie. Nic za to nie chcę oczywiście, bowiem pamiętacie, że książka już została sprzedana dawno. Dobra, co my mamy tutaj? My zamknęliśmy Dodge'a. Co tu jest jeszcze, jakiś jeden Dodge do zamknięcia? Jak na rybach, co? Bartłomiej, masz kamerkę włączoną. I teraz nagle ktoś powie, że o, XRP kupione, XRP zamknięte. Close. Ach. No u kogoś ptaki w tyle są, to wiesz, jak na rybach, to co mówisz. A dopuścimy ludzi z rączkami? Dawajcie. No dawajcie, ale proszę was, nie zadawajcie. No nie. Dawaj, tylko nie zadawajcie mi pytań. Ludziom zadawaj. Ja tylko chciałem podziękować ci, Rafał, i przywróć, stop. Ja chciałem ci pogratulować, tak? I podziękować za to, co tutaj właśnie zrobiłeś, że udostępniasz tego Zooma, własną kasę płacisz, tak? I pozwalasz nam po prostu szkolić się, uczyć im, być właśnie w zacnym gronie ludzi, którzy tutaj wypowiadają się w różny sposób i za to chciałem ci podziękować i szacun. Użyłeś słowa szkolić. Nie da się. Miałem to powiedzieć. Prawie dobrze było, ale... To zupełnie niechcący. Ale dobra. To po prostu emocje. Dzięki. Zamykam manę. Mana jest zamknięta już. Proszę. Dobra. Jan, dawaj. Idziemy. Opatrzcie w ogóle trade'a na ten, bo zamknąłem właśnie Atoma. Patrzcie, 20 dzień. Ktoś powiedział, nie spadnie nigdy poniżej 20. Pyk, mamy 14, dziękuję. Co jeszcze mam zamknąć? Może o centach mówił. Solanę zamykamy. Zamykam. Bardzo wartościowi ludzie. Zamykam Solanę zgodnie z planem. Zobaczcie, też możecie wrócić do nagrań. Ale wiesz co? Ja nic nowego nie mówię w spekulacji. Wiesz, tu nie chodzi o to, jeśli chcesz zobaczyć, jak się myśli spekulacyjnie, to po pierwsze wróć do źródeł, książek, traderów, którzy kiedyś rozgrywali fajne rzeczy, mają potwierdzone wyniki. Druga rzecz, bardzo dużo tutaj wiedzy. Oczywiście jest mnóstwo bullshitu u nas, różnych gadek, ale na tym polega wolność słowa. I dużo sobie gadamy na różne tematy. Jak otworzysz sobie inne live'y, to tam jakieś szoty powstają, nie? Jak ludzie sobie zszotują to, to będą mieli na ten temat informacje. Poczekajcie, co ja zamknąłem? ETH? Ja nigdy w życiu nie powtarzałem twojego tego. Nie, oczywiście, ja jestem totalnie w drugą stronę do twojego światopoglądu i do twoich opinii, jeżeli chodzi o rynek. Dobra, zobaczcie. Zobaczcie. Że wbije się przed łapki, ale może pozwólcie Rafałowi sobie to spokojnie pozamykać. Dobra, mamy... Bo... Dziękuję. Chcesz jeszcze nagrać jedną rzecz, bo zobaczcie. Bitcoina, tutaj shortowałem 46 tysięcy, przebył minimum. Jest jakieś tam karmienie kaczek. Nawet jeśli zleci niżej, uważam, że mi już wystarczy. Zamykam to. Lunę jeszcze zostawię. I mamy to wygranko, o którym wam mówiłem. Albo, jak to się nazywa, $1 milion, albo $10 milionów. Także $10 milionów jest zrobione. I oczywiście jeszcze raz powiem, do tego kolegi dopowiem. Ja będę tu wpadał, bo będę jeszcze rozgrywał sobie, zostawiam konto 100 tysięcy złotych na większą dźwignię i 1 000 000 złotych na CFD-ki i będę sobie, co to jest? A, Ethereum BTC, co ja tutaj otworzę. I będę sobie rozgrywał. Wydarzenie na ETH. Co? Mówię, czerwca wydarzenie na ETH, takie dość duże. Ja będę szortował. Mogę coś powiedzieć? Dobra, i teraz zamykam tylko ETH, zobaczcie. Jesteśmy na poziomie wojny. W sumie można było podtrzymać jeszcze do minimum rocznego, ale ja już mam to gdzieś. Zamykam tą pozycję. Mów. Ja będę zamykał teraz Ethereum. Rafale, jeśli wakacje są, to znaczy, że jednak będziesz w Anglii na tym Investcampcie? Nie wiem, kiedy to jest właśnie, przypomnij mi. Ha, już sprawdzam. Zaraz ci dam znać. Czy miałem pojechać sobie gdzieś, przyjechać się, ale mam tak... Powiedziałem, że wpadnę na Wall Street do SEE, tam do Zakopanego, bo pochodzę sobie po górach, a jednocześnie też... Co to? Kurde, nie chce mi zamykać? Dobra, bo pochodzę sobie po górach i jeszcze
ktoś mi zarzucał, że nie jestem w stanie, wiesz, przyjść i powiedzieć tego w twarz XTB i tak dalej, a wiecie, że ja jestem w stanie i traderowi 21, więc pojawię się na Wall Street i tam nawrzucam im trochę. Czy nawrzucam, nie? Ja nie będę wyzywał, tylko powiem, no, z jakiej racji mówi, że byłem jego, kurde, przyjacielem. Ja swoich przyjaciół znam, bo siedzą obok mnie tutaj. A jakoś nie widzę go, parę razy w życiu go poznałem. Także jedna rzecz, a druga rzecz, co? Invest Camp 10 czerwca. 10 czerwca? 10-12 czerwiec. A, to wpadnę do was, do Londynu. No. Myślę, że nie będzie problemu. Jeśli to nie jest płatne i ten to... Znaczy, ja nie biorę pieniędzy za moje występy i nie chcę, żeby ktoś brał za moje, nie? I jeszcze naganiał moją twarzą takie eventy. Jak się pojawię, to mnie nie słychać, albo po prostu jest za darmo po prostu wejście. Moje eventy są też za darmo dla wszystkich i to jest moja zasada. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek płacił za moją wiedzę, bo ona jest za friko. Sorry, widzicie tego na tym, na USTUSD? Jak to leci cały czas dół? 984 już. Tak. 600 funtów bilet na Invest Camp i między innymi koniecznie ma występować. Jakiś gość specjalny, więc pewnie oni gość specjalny nie ma tam twarzy, nazwiska, więc tak to rozgrywa. Jeśli jest to płatne, to ja tam się nie pojawię. Ale płatne będzie konieczne, czy nie? 600 funtów za bilet. Ja mam zasady swoje, jak czesę zrobię? To się szanuję. Czekajcie, co ja tutaj mam, pozycję jakieś, nie? Nie, zamknięte mam, to co sobie mi zrobiło. A, dwa razy kupiłem to samo, kurde, na sobie. I odświeżę sobie tylko, dobra. Skumajcie tego linka do Twittera, co wysyłam. Ja, ale gdzie jest to w ogóle w Anglii? To co, Luna jeszcze spada, czy nie? Rafała, nie korci cię, żeby zagrać teraz odwrotnie na jakiejś małej dźwigni razy 3 na bitcoina do góry? A to w ogóle byłoby szaleństwo teraz? Tak... Powiem ci tak, korciło mnie kiedyś, dzisiaj zresztą miałem z chłopakami na śniadaniu rozmowę, że kiedyś chciałem, tak jak dzieciak, łapać każdą górkę, każdy dołek, wszystko. Albo na przykład jak za wcześnie zamknąłem, o Jezu, za wcześnie, mogłem jeszcze milion zarobić, nie? Teraz nie, teraz jedyną rozgrywką, którą zrobię, to będzie na Lunie. Ale tutaj mam ryzyko, jakie mam ryzyko tutaj? Odpalmy. Tutaj mam 6 milionów equity, 40 tysięcy w zysku, ale tak, 180 tysięcy, 129 tysięcy to jest pozycja, którą mam, rzeczywista, po dźwigni. No i tutaj na futuresach, które najwięcej mnie kosztują, tu mam 2 miliony 800. No to mam 3 miliony pozycji w Lunie i nic więcej, nie? Więc to jeszcze sobie podtrzymam. Ale no 10 baniek jest zrobionych, więc jakby dziękuję. Gratulacje. Rafał, ja mam dla ciebie wyzwanie. Jak chcesz się zapisać na kartach historii, masz kasę. Załóż partię i shortuj PiS. Ja nie jestem... Kurde, słuchaj, jestem spekulantem, więc ja nie dealuję z rzeczywistością. Nie próbuję jej zmieniać, tylko ją próbuję przewidywać w jak najlepszy sposób. Jak zaczniesz się angażować politycznie, no to uruchamiają ci się emocje. Kochasz tą partię, jesteś bardziej prawicowy, liberalny. Zobacz, że tutaj na Zoomie bardzo ucinam wszystkie takie emocjonalne, polityczne gadki, bo to wpływa na spekulacje. My tu jesteśmy spekulantami i to powinno nas interesować. No to tak dla nas, jakbyśmy teraz pozakładali sobie dźwignię trójeczki na większe sumy, to by był dobry pomysł, tak? Przy 30 tysiącach? Ale na co? Ja nie wiem, to musi być niestety. Spekulacyjny według ciebie, żeby zarobić teraz. Przestańcie, ludzie. Daj sygnał, Rafał, daj sygnał. Dobra, zamykam Lunę też, mi tu już wystarczy, w sumie pospadała na trochę. Powiem, na ten temat, powiedz mi. Dobra, no, przestańcie, miejcie jaja i przestańcie się dopytywać Rafała, co by teraz zrobił, naprawdę, bo już się, no po prostu się ośmieszacie, on do was mówi 10 razy, żebyście się nie pytali, a wy w kółko to samo. Planuję takich ludzi banować i tyle. Chyba wszyscy zbanować, bo teraz wszyscy gracie na krypto, a rok temu wszyscy grali na indeksach, to come on. Uwaga, fega naprawiają. Rynek takich ludzi sam zweryfikuje. No ty gadasz, pan trader, tu połowa ludzi nawet nigdy na indeksach nie grała. Skąd taka teza? No mówię o tym, co było rok temu, nie? Patrzcie, jak podnoszę Lunę. 80% nie grała na indeksach. Ty nie podnosisz. Druga połowa nie dotknęła krypty. Mądry człowiek kiedyś mi powiedział, nie, że będę musiał przegnać i złamać zasadę, masz łeb i chuj, to kombinuj, no. Że się tak ten wyrażę. Taki gość mi to powiedział kiedyś, mądre słowa. Luna będzie tego. Rozmawialiśmy na temat Exchange Ticket Machine i powiem ci szczerze, znalazłem tylko jedną w Stanach Zjednoczonych z roku 1920. Jak sobie to wpiszesz, to na pewno bardzo łatwo to znajdziesz. W Anglii nikt nie sprzedaje, aczkolwiek przejdę się po domach aukcyjnych w następny weekend, bo mam taki wolny dzień dla siebie. Rafał, Lunę na ATH zaraz wypchasz. Panie Rafale, proszę zostawić Lunę. Mamy 5 osób z łapkami, dajcie im też się grzecznie wypowiedzieć, bo czekają już jakiś czas. D-Trader, dawaj. Wiesz co, ja już zapomniałem o co było, także opuszczę łapę. Dobra, następny. To Roman Wesoły.
Dobra, panowie, pozamykane wszystko. Także Bitka mogę... też już zamknąłeś i ETA? Open orders, co tu mam, a tu zamykam, tylko kasuję. Kasuję. Razem 7 milionów na wallecie dolarów. Tutaj zysk jest około właśnie 5 z kawałkiem, 5500, 6 nawet. Nie wiem, gdzie to pokazuje. Brawo, gratulacje. A tutaj mamy 6 milionów. O, mam TRX-a, jego sobie potrzymam, wiecie, aż mi na zero wróci. To jest pozycja wielkości 78 tysięcy dolarów. Także panowie, dziękuję za miesiąc pracy. Już wróciłem do normy, już nie będę chamski. Nie siądziecie mi na głowę, nie zamknę pozycji wcześniej, nie potrzymam jej dłużej czy czegoś. Tak, i mówiłem, tak moje będzie wygranko i no i co? Kurde, teraz już mi smutno. Brawo. Mogę teraz. Gratki, Rafał, gratki. Brawo, gratulacje. Zajebiście, Rafał. O, Rafał, też ci pogratuluję. Lepiej mieć grubla w garści niż gołąb na dachu. A orły jeszcze latają, pamiętaj. To jest gruby wróbel. To jest 10... Tłusty ten gruby, no. Tłusty. Orzeł. To jest klasyka, ale urwał. No dobra, ja teraz tak. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze... Znaczy nic nie robię, no w sumie co ja mam robić? No koniec, no. Jakby idę się wysłać. Jakieś fanfary muszę. Ale kończę tego rana, już mam gdzieś. Może jeszcze kabla wezmę. I będę grał milionem. A, tu jeszcze wypłaciłem sobie kasę z tego. I tyle. No, czasami będę coś tam rozgrywał. Ale mój sezon się skończył dzisiaj, panowie. Dzisiaj mój sezon od grudnia się skończył. Zarobiłem więcej niż w całym swoim życiu. W ciągu roku to jest mój rekord. W ogóle to jest setup rekordowy. Więc no, w 2018 roku miałem rekord 2,5 miliona. Tam na jednym setupie, tak pamiętacie, są nagrania. W tym roku to pokonałem nie dość, że 20 milionów, to teraz zaraz policzę, 45 milionów chyba złotych w tym tradzie. W zależności jak złotówkę policzycie, no. No 10 milionów dolarów. Na 10 milionów? Dolarów, no. No super. I mi styka, nie? To, że to wytrzymanie... I tak się ludzie zapisują na kartach historii. No nie, rekord live'a w Polsce. To wytrzymanie, Rafał, to... Gratulacje, Rafał. Państwa zaciera rączki na podatek. Także piękny film o tobie. Także słuchajcie, nowy rekord na polskiej scenie traderskiej. Przypominam, że wszystkie poprzednie też do mnie należą, ale zapraszam, znaczy mówię, z miłością mówię, zapraszam wszystkich do bicia swoich własnych rekordów na żywo, bo to jest fajna nauka, mi to dużo dało. Ja mam tak twardą skórę w tej chwili, że potrafiłem to wytrzymać. Myślę, że nie wytrzymałbym, gdybym mnie utwardził. Dzięki wam. Dzięki wam, czyli mojej patologicznej rodzinie, nie? Bo... A mówię, że jesteś mi trzeba. Fajnie było być tak, tego świadkiem wszystkiego. Dzięki, kurwa. Zaur, i tak jesteś chuja się znasz. Tak. Hazardzista. To jest fuks. To jest fuks Teo. Chuja się znasz na fuksie ci się udało. Przestań, jakby nie spadało, to byś nie zarobił przecież. O to chodzi. Norwek, dupa ci domów, nie bój się podatku, nie będziesz musiał płacić. Także luz. Rafał, szczęście nowicjusza. Ale spokojnie, jutro za tydzień przyjdzie Szwajcar i powie, że chuja się znam, bo nie mam żony i dzieci.